korzystając z okazji, jesteśmy w sklepie, który jest zaopatrzony całkiem nieźle jak na warunki chińskie, ponieważ można otrzymać, można kupić piwo, które zostało wyprodukowane w Chinach, ale Kraft Brewed in China, Master Gao. I my sobie na próbę takie piwko weźmiemy, Baby IPA. Nie piliśmy go. Ja znowu mówię, w zwykłych marketach praktycznie na takie piwo nie ma szans. I chyba fangi. Sentymentalnie. Także to miejsce pokazuje, że można kupić w Chinach piwo dobre, ale jest to bardzo trudne. Jeśli chodzi o ceny, na przykład taka butelka 16 juanów, czyli 8 zł. No to myślę, że za 0,33, no w Polsce podobne ceny. Mamy piwa od Korony. Nie będę dyskutował o Koronie, bo przemilczmy. Mamy francuskie jakieś 1664. Ale nas interesują krafty głównie, bo tutaj są francuskie, belgijskie piwa, ale tutaj na przykład są jakieś, widzę, triple. Więc to będą belgijskie piwa, to na przykład ma 10% alkoholu. Yes. Belgijskie piwko. Proszę bardzo. Brewdog, angielskie. I co tu jeszcze mamy ciekawego? O! To piłem w Anglii. Parting Guns. Wydaje mi się, że to jest brytyjskie piwo też. Sprawdzimy. Tak, England. Brewed in England. Dokładnie tak. Więc można coś wybrać już ciekawego na wieczorek. My dzisiaj testujemy Baby IPA. Proszę bardzo. Skupiamy się na piwie Master Gao. To jest z czym? Nie wiem dokładnie, ponieważ wszystko jest po chińsku, nie ma etykietki angielskiej. Więc to Basia rozszyfruje później skład. Ale są jakieś pewne dodatki, jakiś herbat, nie wiemy jeszcze jaki. Ice Red Honey Ale. To piwko piliśmy już raz. Tak mi się to nasunęło, właśnie zauważyłem. I w nazwie jest honey. My tam miodu za bardzo nie czuliśmy, mówiąc szczerze. Alkohol 5,5%. Ale to taki craft w wersji bardzo lightowej, bardzo lightowej. Panda Brew się nazywa. Panda Brew. Więc my wzięliśmy z Master Gao. Sprawdziliśmy drugi craft. Ale średni. No, mówiąc szczerze, to nie powala na kolana. Taki rozrzedzony kraft, można powiedzieć. No taka prawda. Wniosek nie polecamy. Nie polecamy. No tego piwka, no, za tą kwotę, no, lepiej wziąć punk IP, jeżeli kosztuje tyle samo. Wiadomo, jak będziecie w Chinach, no to wiadomo, musicie spróbować, no bo to jest kraft chiński. W Chinach próbujcie chińskiego, mimo, bo i tak go nie ma za dużo. Ale no, w naszej opinii, no, drugi raz nie sięgniemy. Będziemy szukać jeszcze jakichś kolejnych kraftów. Na razie nam się udało znaleźć dwa. Butelkowane, chińskie. 100% wyprodukowane w Chinach.